Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu w ramach nowego cyklu Domu Spotkań z Historią. Historia w kadrze, wiek XX w polskich fabułach filmowych. Witam prowadzących spotkanie, filmoznawcę doktora Rafała Marszałka, który jest jednocześnie autorem koncepcji tych naszych spotkań. Witam panią Katarzynę Czajkę, historykę, która dzisiaj będzie prowadziła spotkanie dotyczące kultury żydowskiej i filmu w języku jidysz. Zanim zaczniemy mówić o filmach w języku jidysz, o kulturze żydowskiej, chciałam państwu jeszcze parę słów powiedzieć o samym cyklu. Cykl to jest pierwsze spotkanie z sześciu, które przed nami. Sam pomysł opiera się na tym, aby rozmawiać o ważnych wydarzeniach, zagadnieniach z historii Polski, ale rozmawiać z perspektywy filmowej, o tym, w jaki sposób te zjawiska historyczne są pokazywane w filmie, ile w tym jest mitu, ile w tym jest rzeczywistości historycznej, konfrontować tą rzeczywistość filmową z rzeczywistością historyczną i dlatego na każdym spotkaniu będzie filmoznawca i historyk. Dyskutować, analizować, z czego pokazywanie historii w taki, a nie inny sposób wynikało, co wpływa na świadomość historyczną widzów, co kształtuje wrażliwość historyczną twórców. Taki jest pomysł taki na cały cykl. Przed wakacjami jeszcze jedno spotkanie, 11 czerwca, gdzie będziemy rozmawiać o obyczajach dwudziestolecia międzywojennego. A dzisiaj już zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie Śladami Kultury Żydowskiej. Przekazuję głos doktorowi Rafałowi Marszałkowi. Może to jest inaczej. Proszę Państwa, to słówka Pani Tomasińskiej, moje słówko, bo istotne jest to, żeby Państwu przybliżyć ideę tych spotkań. Sześciu niby tylko. Jak za blisko, to będzie też niewygodnie, więc Państwo będą to regulować w sprawie. Sześciu niby tylko, ale i w dodatku, jeśli tak można powiedzieć, sfragmentaryzowanych, bo są fragmenty, a nie całości filmów, co mnie boli, a Państwa pewno też, ale innych możliwości nie ma. Tym niemniej chyba najistotniejsze jest to, że my tutaj nie prezentujemy filmu historycznego. Film historyczny, ja przejmuję odpowiedzialność za tą mocną opinię na siebie, bo starałem się zasugerować organizatorom właśnie taki sposób myślenia. Film historyczny jest pojęciem gatunkowym, konwencjonalnym, raczej złym niż dobrym słowa znaczeniu. Służył mocno kiedyś producentom i widowni, dziś służy czasem producentom mniej widowni i zostawia odłogiem to, co miało być przedmiotem naszego zainteresowania podczas tych spotkań, mianowicie przeszłość jako taką, przeszłość, która jest obrazowana w filmie. Tym z Państwa, którzy są zaprzysięgłymi, a może bez przymiotnika, kinomanami wiernymi, zwrócę uwagę na takie oczywiste skojarzenie, że jak Fellini maluje filmowy portret Rzymu, to przecież maluje ten portret z wyobraźni, że właściwie postacie historyczne w tym Rzymie nie występują. Jak Tarkowski robi film o Andrzeju Rublowie, to o tytułowym bohaterze filmu prawie nic nie wiemy i Tarkowski też nic nie wiedział, a pokazuje epokę, kongenialnie pokazuje epokę Andrzeja Rublowa. Czyli to są rzeczy w istocie trudniejsze niż te, które się kojarzą na przykład z jakimś fragmentem filmowym z biografii Napoleona, gdzie my wchodzimy już w gotowe buty muzealne, zakładamy na siebie buty z napisem Napoleonity, wchodzimy do świata filmowego i dostajemy to, czego oczekujemy. W większości dobrych filmów, które obrazują, drążą przeszłość, tego nie ma. To jest bezpośrednie nawiązanie do dzisiejszego wieczoru, który odwzorowuje, jak napisaliśmy w tytule, świat nieistniejącej już kultury żydowskiej, materialnej, bardziej materialnej w filmie Judeł gra na skrzypcach,
niż duchowej, duchowej bardziej niż materialnej, w filmie The Book. Oba filmy powstały kilka lat, 37 rok przed II wojną światową. I te filmy, jedna Judeł bezwiednie, z sekwencją, którą Państwo zaraz zobaczycie, żydowskich obyczajów, taką wybraliśmy sekwencję, zaś Dybuk świadomie, przez odwołanie do mistyki hasyckiej, dają pojęcie o tym świecie, którego nie ma, który umarł od strony rzeczowej, może złe słowo, materialnej, tak jak Judeł, i który, co będzie ciekawe przy zestawieniu z to nowym naszego cyklu, bo nie tylko fragment filmu pokażemy, ale fragment głośnego Dybuka Warlikowskiego, Krzysztofa Warlikowskiego, spektaklu teatralnego z 2003 roku, który kontrastuje ze współczesnym odczytaniem tej legendy czy mitu, tej postaci tak charakterystycznej dla żydowskiej kultury. Krótki ten, taka fiszka filmograficzna, ale konieczna, zresztą myślę, że dosyć smaczna, gdy chodzi o film Judeł. To jest współautorstwo Józefa Grina i Jana Nowiny Przybylskiego. Drugi z nich, nie chcę powiedzieć, że doklejony, ale doproszony do współpracy przez Grina, był realizatorem, producentem, dystrybutorem i realizatorem kilku obrazów, jak to się wtedy mówiło, patriotycznych. Urodzony na początku XX wieku, zmarł wcześniej bardzo, w 1938 roku. Ty, co ostry świecisz bramie, to jego najwybitniejsze osiągnięcie filmowe. Natomiast Green, który był motorem całego tego przedsięwzięcia, a przez słowo tego całego przedsięwzięcia rozumiem nie tyle i nie tylko film, którego fragment zobaczymy, ale w ogóle filmy w języku jidysz. Green, Well, Józef Greenberg. Czasem się spotyka pisownie nazwiska przez E. Józef Greenberg, wilinianin, członek słynnej trupy wileńskiej, który w 1924 roku już zjeździł z tą trupą wileńską jako aktor Europę. Później pojechał za ocean, trudnił się takim, wydawałoby się, technicznym czysto zajęciem, jak udźwiękowanie filmów, w tym wypadku Józef, o biblijnym Józefie, co, tutaj zrobię mały nawias świadczący dobrze o esprit naszego bohatera, bo prawie dosłownie za krakowskimi badaczami Maśnickim i Stepanem cytuję, co mu szło to udźwiękowanie, tym łatwiej, że Żydzi mieli tak gęste brody, ci filmowi Żydzi, że nie było widać sposobu wymowy, w związku z tym przekład szedł jak talala i Greenberg zdobył famę dobrego rzemieślnika, który w istocie się pokazał znacznie większym niż ten tylko techniczny, czy tak powiem, pracownik. Dlatego, że po oszałamiających sukcesach finansowych właśnie tam w Ameryce uzyskanych, wrócił do Polski i tutaj rozkręcił interes. Tak, w tym znaczeniu, że uwaga, dobrze mu wszystko poszło z produkcją, dystrybucją, sprzedażą tych filmów. Ale to była bardzo ambitna rzecz, żeby i od strony artystycznej, najpierw artystycznej, że to nie było tak, jak w polskiej kinematografii się działo, że się robiło często gęstą masówkę błahych bardzo obrazów komediowych albo
albo tych, o których mówię, melodramatów czy dramatów patriotycznych, ale to była rzecz nastawiona bardzo, bardzo ambitnie i tutaj w tym filmie główną rolę gra nasza rodaczka Małka Opiekun, już nie pamiętam gdzie u nas, na naszej ziemi urodzona, a w istocie Molly Picon, to pseudonim artystyczny, o Małce Opiekun wszyscy zapomnieli oprócz niej samej, Molly Picon, gwiazda filmu amerykańskiego, czego potwierdzeniem jest garza w tym filmie $10,000. Dzisiaj by się nam przydała, wtedy to by musiała być fortuna w latach 30. I to aktorka, która aktorka i piosenkarka też, która zrobiła niewątpliwie karierę i nawet zagrała po 40 latach, proszę sobie wyobrazić, Skrzypku na dachu, jedną z ról. Także to bardzo ciekawe. Nie wiem, jak Państwo, tu jest próbka jej talentu, jak Państwo się do tego odniosą, ale mi się wydaje, że z Bożej łaski talent i że ona ten film, że ona ten film w chłopięcym przebraniu, bo gra dziewczynę przebraną za chłopaka, która robi karierę muzyczną i oczywiście w finale, którego Państwo nie zobaczą, ale się domyślają, zyskuje też miłosny uśmiech, tak jak wszystkie bohaterki tamtej doby, że ona tutaj jest spiritus mowę z całego przedsięwzięcia. Kończąc i oddając głos pani Czajce, przypomnę tylko, że żeby nie poprzestać na nazwisku Greena, że cały proces produkcji filmów polskich, filmów w języku jidysz zaczął się znacznie wcześniej, to znaczy nie w międzywojniu, tylko jeszcze przed I wojną światową i że powstawały filmy fabularne, które według informacji filmografa Filmoteki Narodowej pana Adama Wyżyńskiego, zresztą znawcę tematu, nawias otworzę i zaraz zamknę, kto zainteresowany i kto, a w twarzach widzę, że wszyscy są zafascynowani z powodów wiekowych, moi rówieśnicy, zwłaszcza internetem, to hasło nie film, ale kino w języku jidysz. Jak Państwo mówią brzydko, wklepiecie to w Google, to dostaniecie zwartą informację o tych filmach, informację, którą ja tutaj skurtyzuję do przypomnienia właśnie tego, że przed pierwszą wojną powstawały filmy fabularne robione według dramatów teatralnych, najlepszych teatralnych dramatów żydowskich. Robili je Andrzej Marek i, jeśli pamiętam, Abram Kamiński. I że to samo zjawisko, które dzisiaj pokazujemy, co jest ważne i co trzeba przypomnieć, jest o tyle unikalne, że po pierwsze tylko Ukraińcy z narodów zamieszkujących II Rzeczpospolitej mieli swoją kinematografię, w swoim języku kino, ale to były filmy krótkometrażowe, to raz. A drugie i najważniejsze, jak powiedziałem o udanym przedsięwzięciu Greena Wellingberga, to to, uwaga, to jest bardzo najważniejsze właściwie, że te filmy między innymi, niektóre z nich ocalały za oceanem, ale filmy Greena przede wszystkim były sprzedawane za ocean, dystrybuowane tam i cieszyły się wielkim powodzeniem. Przez słowo wielkie powodzenie, które dzisiaj u nas się rozszczepia na kino artystyczne, to znaczy, że jest 7 osób w kinie, ale te 7 osób to jest wysoka kultura, albo jest cała masa widzów, ale to jest kultura popularna, bardzo popularna, to tutaj jakość artystyczna, którą dbał Green, współgrała z sukcesem finansowym i daj Boże, żeby wszyscy ludzie kina coś takiego osiągali. Dzień dobry Państwu. Ja tutaj występuję w takiej wdzięcznej, niewdzięcznej roli historyka, który musi sobie, oglądając film, niezależnie od tego, czy jest to film w języku jidysz, czy w języku polskim,
zadać nie tylko pytanie o to, co widzimy na ekranie, ale po drugie, dlaczego to widzimy i po trzecie, czasem najważniejsze, czego nie widzimy. W przedstawionych tutaj filmach dostajemy dwa obrazki z życia żydowskiego w Polsce. Obrazki nieprzypadkowe i patrząc z punktu widzenia historycznego, ważna jest nie tylko tematyka. W jednym przypadku mamy tutaj właśnie taką komediową, melodramatyczną historię klezmerów, w drugim przypadku mamy opowieść bardzo zanurzoną w takiej duchowości talmudycznej, taką metafizyczną historię. Ale musimy sobie zadać pytanie, dlaczego wybrano akurat tę historię, żeby je opowiedzieć? Co znaczyły dla widowni wtedy? Dlaczego wybrano takie historie? Dlaczego opowiedziano je w ten, a nie inny sposób? Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego wybrano te, a nie inne miejscowości, w których kręcono plenery? Co możemy dostrzec w tle, kiedy przyglądamy się na przykład scenie, którą Państwo zobaczą, przyjazdowi muzyków? Historyk nie tylko będzie słuchał muzyki i patrzył na to, jak to jest pokazane, ale będzie starał się z tła pokazanej historii wydobyć każdy drobny szczegół, który coś mu opowie o rzeczywistości, którą ten film stara się przekazać. Ważne dla historyka jest też to, jak filmy zostały odebrane. I to nie tylko przez krytyków, ale także przez publiczność. Jeśli publiczność dopisuje, to dopisuje z jakiegoś powodu. Czasem są to powody artystyczne, ale czasem publiczność szuka w filmach być może czegoś, czego nie znajduje w otaczającej ich rzeczywistości, a być może wręcz przeciwnie, potwierdzenie tego, co dobrze znają. To, co pan dr Maszałek powiedział, że te filmy odnosiły sukces za oceanem, to także dla historyka jest nie bez znaczenia. Bardzo daleko od miejsca powstania, były przeznaczone dla jakiejś konkretnej widowni. Widowni, która tam za oceanem posługiwała się językiem jidysz. To nie są przypadkowi ludzie na sali filmowej. Ci ludzie będą chcieli oglądać takie, a nie inne filmy, takie, a nie inne obrazki z krajów, do tego przyjechali. Jeśli producent wie, że wyśle film za ocean, a w przypadku The Booka właściwie to było główne miejsce, do którego kierowano produkcję, to także bierze pod uwagę, co ten widz za oceanem, który znajduje się od miejsca opowiadanej historii bardzo daleko, być może jest mu tęskno, być może ten sam widz wcale nie pragnie oglądać rzeczywistości, ale pewną wizję, którą stworzył w swojej głowie, przebywając z dala od domu. Do niego także kierowany jest ten film i historyk musi także wziąć to pod uwagę, kiedy zastanawia się, do jakiego stopnia relacja między tym filmem a rzeczywistością, jak jest silna i jak duży jest to związek. Ważne jest też to, że kino w języku jidysz nie było pozbawione pewnej ideologii. Muszą Państwo wiedzieć, że język jidysz miał bardzo trudny do określenia status w Polsce, a także wśród samej społeczności żydowskiej. Wiadomo, nie był to język hebrajski, język nauki, język modlitwy. Był to język przez wielu uważany za ludowy, plebejski, niekoniecznie był taki sam we wszystkich regionach, w których zamieszkiwali Żydzi. Czasem Żydzi z różnych regionów Polski nie mogli się ze sobą porozumieć, mimo że obie grupy mówiły jidysz. Dosyć późno wytworzyła się uważana za wartościową literatura w tym języku. To są początki XIX wieku, kiedy mówimy o ojcach literatury. W związku z tym fakt, że ten język przez niektórych wciąż jeszcze uważany za dialekt, ma własną kinematografię. Kinematografię, którą ogląda się nie tylko w Polsce, ale za oceanem. Kinematografię, która jest w jakiś sposób medium, łączącą grupę tych wszystkich osób, które posługują się tym językiem, także jest istotne. Posiadanie własnej kinematografii jest do pewnego stopnia argumentem za tym, żeby powiedzieć, proszę Państwa, wy, którzy nie wierzycie, że jidysz to język, którzy chcecie w, powiedzmy, przyszłym Izraelu mówić językiem hebrajskim, jidysz to też język. To jest bardzo ważne z punktu widzenia ideologicznego, że taka kinematografia powstaje. Ważne jest także z punktu widzenia dobieranych tematów, że proszę Państwa, te filmy, które Państwo zobaczą, opowiadają o społecznościach żyjących poza dużymi miastami. Tymczasem publiczność kinowa tych filmów będzie to społeczność głównie dużych miast, ponieważ tylko w dużych miastach były kina, które pokazywały filmy w języku jidysz. To też ważne, ponieważ także dla tych ludzi to jest też do pewnego stopnia egzotyka. Oni też na to się temu przypatrują trochę z perspektywy oddalenia.
to niekoniecznie musi być ich świat. Może zawierać elementy ich świata, ale może to być też jakiś świat, do którego oni tęsknią, czy który sobie wyobrażają, czy który jest dla nich tak ciekawy, jak dla nas, jak dla pierwszych czytelników chłopi. Znaczy coś, co teoretycznie stanowi element rzeczywistości, którą znają, ale nie jest do końca im bliskie. Na samym końcu jeszcze chciałabym powiedzieć, że trzeba pamiętać, że te filmy oglądała także publiczność polska. I to w przypadku The Booka oglądała je z dużym powodzeniem. The Book był pokazywany w kinie Sphinx z polskimi napisami. Utrzymywał się tam przez 3 tygodnie przy pełnej sali, co jak na ówczesne standardy było bardzo długo. Co także znaczy, że rozmawiając z punktu widzenia historycznego, musimy też spojrzeć, jak publiczność polska, czy jak krytycy polscy reagowali na te filmy, o czym jeszcze będę mówić. Patrz, jakie nóżki. Tylko do tańca. A ona potrafi tańczyć. Potrafi. No, tańczy ze mną. Dam ci całe 2 złote. 2 złote? Już się robi. Pokażę ci taniec niedźwiedzi. No i gdzie te 2 złote? Czego? Figę dostaniesz. Tańczyłam z nim. Zapłać. Adama i Ewę też wygnano z raju, a tu znowu nie był taki raj. Ale był dach nad głową. Niebo jest większe i piękniejsze, a i gospodarz nie upomina się o komorne. No, gospodarz dobry i serdeczny, ale dach ciut za duży. Bo świat jest duży, ojcze. Będziemy wędrować, rozweselać ludzi i damy im muzykę. Przecież to nie wstyd. Niby nie, dziewczyno, ale... Pójdziemy do innych ludzi. Tutaj wszyscy nas znają, a tam popatrz. Popatrz, co ci przyniosłam. Ja już jadłam. No niby dziś tu, jutro tam. Ani dnia, ani nocy. Noclegi w karczmach. A ty jesteś dziewczyną. Będą cię zaczekać. Gdybyś ty była... Proszę Państwa, ten drugi film Dybów jest w zupełnie innym nastroju, bo dramatyczny. No i zupełnie, jak tutaj była mowa, osadzony w innej tradycji. A wystarczy powiedzieć, że tam, gdzie pojawiają się duchy, tam zaczyna się coś na serio. W porównaniu zwłaszcza z zanurzoną w codzienności fabułą filmu Greena i Przybylskiego. Autorem dybuka, pierwowzoru scenicznego, chyba z 22 roku, jeśli pamiętam, był Szymon Anski, dziwna pisowna nazwiska, An, apostrof, Ski.
w istocie Solomon, drugiego imienia zapomniałem, raport, vel rapaport, który z tym właśnie tekstem zdobył sławę. Historycy przypominają, że Dybuk, skoro będziemy mieć za chwilę Warlikowskiego po tym fragmencie filmowym, że Dybuk był nawet na deskach Laskali. Także wiele podobno było adaptacji tego właśnie utworu, a ekranizacji podjął się Michał Waszyński, który był jednym z pierwszych, miał jedno z pierwszych nazwisk tak zwanej przedwojennej branży, tak się wtedy mówiło, mistrz branży filmowej, i który był twórcą bardzo wszechstronnym, robił filmy, wiele filmów z Dymszą, z Dotkiem na froncie, komedii z innym, zapomnianym, a przecież świetnym Lobkiem Krukowskim, ze Szczepciem i Tońciem. Te komedie to były autorstwa Waszyńskiego, ale również dramaty patriotyczne, filmy patriotyczne kręcił i spory rozgłos też zdobył jego ekranizację prozy Dołęgi Mostowicza. Dołęga Mostowicz wiadomo, że się kojarzy raczej z kulturą masową i popularną, Znachor, doktor Wilczur i tak dalej, i tak dalej. Słowem, do realizacji Dybuka Waszyński uchodził za tak zwanego, mówiąc językiem dzisiejszym, rzemiechę. Niektórzy nawet mu zarzucali zbytnią łatwość, łatwo nie pióra, tylko kamery, że robił dużo, łatwo i przyjemnie. Nie wiadomo, z naciskiem na który z słów składających się na tą trójczłonową, na to trójczłonowe powiedzenie. A tutaj nagle tym Dybukiem wystrzelił. Od razu powiem, że dostał krytyczną bardzo recenzję od najwybitniejszej polskiej krytyczki tamtego czasu, jednej z najwybitniejszych, chyba najwybitniejszego pióra w dziejach, mówiąc patetycznie, polskiej krytyki filmowej, cokolwiek to miało znaczyć, Stefani Zaforski, tej recenzentki Wiadomości Literackich. Starsi z Państwa wiedzą, o kim mowa. Zaforska zarzucała Waszyńskiemu zapożyczenia z polskiej tradycji romantycznej szeregu scen. Nie wdaje się w to, myślę, że tutaj, zwłaszcza jak przywołała nazwisko Grottgera, zostawmy to nie miała racji, ale w każdym razie rozmawiała z nim jak z twórcą, nie jak z dostawcą filmowego towaru, tylko jak z twórcą, z którym można polemizować, trzeba polemizować. Natomiast z perspektywy historyczno-filmowej, a może już ówczesnej, jedna z żydowskich gazet za oceanem uznała ten film za prawdziwy skarb, a nieodżałowanie pamięci profesor Jerzy Teplitz w swojej Historii Filmu Polskiego zaliczył Dybuka do, cytuję, do klasyków filmowych, czyli postawił ten film bardzo wysoko i rzeczywiście tak sądzę, tak mi się wydaje, że w tym fragmencie, który myśmy tutaj wybrali dla Państwa, ta niesłychanie trudna nawet i dziś poboczność świata codziennego i nierealnego duchów i nas, żywych istot, namacalnych, dotykalnych, jest zrobiona bardzo, bardzo przekonująco. W każdym razie moje świadectwo jest o tyle ważne, że my w programie Akademii Polskiego Filmu pod egidą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i w programie jedynego w Polsce czteroletniego
kursów historii kina powszechnego, który się nazywa Akademia Filmowa, który prowadzę razem z profesorem Wernerem, pokazujemy Dybuka razem z Judelem i te filmy trafiają do publiczności. Nikt nie protestował, nikt nie mówił, że to nudne, nie dzisiejsze, a jak Państwo zobaczą, trudność autorska, trudność przy Dybuku była znaczna. Mimo wszystko, jako gaduła zawodowy wracam do Dybuka jednym zdaniem, bo rozmawialiśmy tu z panią Czajką, która nawet pamięta, że dwa złote przy tamtym filmie płacono statystom za występ, ale podobno cały Kazimierz kąpał się w, nazwijmy to, w winie i śpiewie, a można było swobodnie zarejestrować sceny biesiadne, dlatego że ci bohaterowie przy stołach biesiadnych już zapomnieli, że była jakaś kamera istnieje i to szło, marzenie każdego filmowca, szło jak film dokumentalny. Więc pozwoliłem sobie wrócić jeszcze do tamtego, ale teraz wchodzimy w zupełnie inny nastrój, więc zmykam. Zaraz poprowadzi się narzeczoną pod baldachim. Otaczają ją starzy i młodzi. Rabin stoi z kielichem w ręku. Powiedz, narzeczony, oto ty. Nie, ona nie jest moim narzeczonym. Lejemy, co się stało? Co z tobą? Święta paro narzeczonych, chrońcie mnie, ratujcie mnie. Wyście mnie pogrzebali, ale ja wróciłem do mojej wybranej i nie odejdę od niej. Siostro,
Przyjaciółko moja, moja niebieska rana. Kim jesteś? Zapomniałam. Przypominam sobie. Czy to ty? Ja. Czemu znów mnie opuściłeś? Opuściłem cię, żeby znów do ciebie przyjść. Wróć do mnie. Oblubieńce moje. Będziemy w snach kołysać nasze nienarodzone dzieci. Płaczą? A płaczą nie słychać? Taka religijna ideologia, takiego przygnięcia do Boga,
która odchodziła od takiego naukowego, takiego studiowania Tory, bardziej w kierunku mistycyzmu, emocjonalności. Olbrzymie znaczenie w hasydyzmie odgrywała muzyka, taniec jako taka metoda zbliżenia się do Boga. I tutaj mamy taki obrazek, ten cały sąd, który widzieliśmy, taki obyczaj zaślubin, cała ta otaczająca to wydarzenie ludność żydowska właśnie należy do tego odłamu Żydów polskich. Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim dlatego, że musimy sobie zdać sprawę, jaka część Żydów polskich oglądała filmy w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlatego, że mówimy o kinie żydowskim, które oglądała głównie żydowska publiczność znająca jidysz. Ale po pierwsze, musimy pamiętać, o czym już mówiłam, że musiała być to ludność żydowska mieszkająca w większym mieście, ponieważ kin w ogóle w Polsce było w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo mało, a tych kin, które pokazywały filmy w języku jidysz, było jeszcze. Dodatkowo musiała być to taka publiczność, która uznawała kino za dopuszczalną rozrywkę. Eliminowało to bardzo dużo ortodoksyjnych Żydów. Podobno zrobiono kiedyś w dwudziestoleciu międzywojennym taki eksperyment z filmem żydowskim, nakręcono film w języku jidysz i pokazano go rabinowi z zapytaniem, czy ci rabinowi spodobało. Rabin powiedział, że film jest bardzo, bardzo fajny i że w ogóle te komer ludziki mu się bardzo podobają, ale wymaga on pewnych poprawek, po czym wyciął wszystkie sceny, gdzie jednocześnie byli mężczyźni i kobiety. Z filmu nie zostało zbyt wiele i sam reżyser nie poznał własnego filmu, ale to trochę pokazuje nam, kto taki film mógł oglądać. Musiała być to taka publiczność, która była mimo posługiwania się językiem jidysz, najczęściej mieszkająca w dużym mieście i najczęściej może nie tyle, że absolutnie niewierząca, ale już na tyle wyznająca taki rodzaj judaizmu, który pozwala im pójść do kina i obejrzeć film i nie przejmować się tym, że jest kobieta i mężczyzna na jednym kadrze. Oznacza to, że dla tej ludności żydowskiej, która ten film mogła w dwudziestoleciu międzywojennym oglądać i w Polsce, i co to jest bardzo ważne, także w Stanach Zjednoczonych, ten obrazek tutaj przedstawiony mógł być tak naprawdę równie egzotyczny jak dla nas. Oczywiście dla nas jest egzotyczny także ze względu na to, że jakby dużo gorzej orientujemy się w religii żydowskiej, pewne pojęcia nie są dla nas oczywiste, nie wszyscy wiemy, kim jest cadyk, nie rozpoznajemy wszystkich elementów, na przykład ceremonii zaślubin. Ale prawdopodobnie ta ludność żydowska, która oglądała to w dwudziestoleciu międzywojennym, z kolei nigdy nie spotkała się z czymś takim, pomijając fakt wiary Dybuka, nie spotkała się z tak na przykład przeprowadzonym sądem nad Torą, czy też rzucaniem klątwy, która na dodatek działa. To była specjalność cadyków w Polsce, na przykład cadyk z Góry Kalwarii przeklął kolejkę moskotorową jako coś, czego nie akceptował. I to jest ważne, dlatego że tutaj mamy jakby do czynienia z pewnym obrazem społeczności, który już dla ludzi, którzy je oglądają, jest egzotyką, jest pewnym takim spojrzeniem na pewien folklor, który ich bezpośrednio nie dotyczy, ale jest dla nich ciekawy, interesujący, w jakiś sposób oddalony. To oznacza między innymi, że jest to obraz w jakiś sposób przetworzony. To, co pan profesor powiedział, że kino żydowskie uniknęło w dużym stopniu popadania w taki produkowanie takich filmów dla popularności, melodramatów, komedii, które właściwie nie przynosiły żadnej wartości artystycznej. Między innymi dlatego, że twórcy kina jidysz zdawali sobie sprawę, że tworzone przez nich filmy stają się w jakiś sposób świadectwem kultury i folkloru żydowskiego. A to oznaczało, że z dużo większą świadomością podchodzili do scenariuszy, do przedstawiania właśnie tych elementów kultury, które widzowi nie gorzej obeznanemu mogły być dla niego niecodzienne. Dobrym przykładem będzie to, że Dybuk z 1937 roku miał konsultacje historyczne, był za nie odpowiedzialny profesor Bałaban, który był największym specjalistą od historii Żydów polskich. I to jest bardzo znaczący fakt, ponieważ nawet kręcąc filmy historyczne w dwudziestoleciu międzywojennym niekoniecznie decydowano się na konsultacje historyczne, tu się na nie zdecydowano. Przedstawiony państwu fragment sztuki Warlikowskiego jest oparty nie tylko o sztukę Anskiego, ale także o, i to w dużej mierze, te fragmenty, które państwo słyszeli o człowieku, o Amerykaninie, którego opętał Dybuk jego zmarłego w czasie Holokaustu brata, to jest tekst Hanny Kral. I wydaje się, że to też jest istotne, dlatego że
nasze postrzeganie de Bucha obecnie, tego z 1937 roku, zostało wielokrotnie przepracowane. Ja spotkałam się z takim tekstem, że dlatego, że de Buch z 1937 roku dzieje się w dużym stopniu na cmentarzu, zresztą widzieli Państwo tą scenę na cmentarzu, że w jaki sposób jest to film profetyczny. To jest film, w którym ten cmentarz, w którym te duchy, niespokojne duchy, czy duch w tym przypadku człowieka, który zginął nie w taki, po którym nie odmówiono kary, czy nie pochowano go w właściwy sposób, nie pożegnano go, że to jest w jakiś sposób element profetyczny i że potem jakby to samo spotkało nie tylko jednego biednego narzeczonego, ale cały naród żydowski, który nie został należycie opłakany. I wydaje się, że to też pozwala nam w jakiś sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego akurat de Buch. To była niesłychanie popularna sztuka, zresztą w ogóle naznaczona od samego początku tragedią, ponieważ autor nigdy nie dożył jej wystawienia i po jego śmierci, w dniu jego pogrzebu, trupa teatralna, która była na takim pierwszym czytaniu sztuki, zdecydowała się, że w ciągu 20 dni zwyczajowej żałoby nauczą się tej sztuki i ją wystawią. I rzeczywiście po 20 dniach takiej zwyczajowej żałoby w czasie udało im się przygotować pierwsze wystawienie de Bucha i to natychmiast był sukces, między innymi właśnie z tego względu, że pokazywał coś egzotycznego. I teraz, kiedy przyglądamy się de Buchowi dzisiaj, to dajemy się tak podnieść, że taki mistyczny, ciekawy, interesujący, inny obraz społeczności żydowskiej. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że już wtedy to było coś, co stanowiło jakiś zapis jakiegoś folkloru, czegoś oddalonego od rzeczywistości miejskiej, czegoś tajemniczego, przetworzonego wielokrotnie w innych wystawieniach. Więc jakby to trzeba pamiętać, no, zdecydowanie oglądając właśnie filmy w języku jidysz, że one także stanowią pewne przetworzenie, że to nie jest film dokumentalny absolutnie i absolutnie nie należy go tak traktować, mimo że możemy oczywiście i zarówno z komediowego Judogra na skrzypcach, jak i z de Bucha, no, dowiedzieć się dużo o, nawet jeśli nie o tym momencie historii społeczności żydowskiej w Polsce, które przedstawiają, to o ludziach, którzy to oglądają. Rzeczywiście, nie wiem, czy jestem słyszalny, tak? Rzeczywiście, gdy chodzi o stronę czysto dystrybucyjną, to nie było to proste, bo nie powiedziałem tego Państwu, że taki pierwszy znaczący w latach 30. wyprzedzający jeszcze chronologicznie de Bucha film reżyserowany przez Aleksandra Martena został odrzucony przez dystrybutorów żydowskich i tylko staraniem braci Goskim, którzy wynajęli kino, żeby ten film pokazać, nagle to nabrało, że tak powiem, tempa, zaskoczyła, mówiąc potocznie współczesnym językiem, publiczność. I to całe przedsięwzięcie się udało, ale nawet wśród tych właśnie dystrybutorów były opory, to nie szło tak prosto. Druga rzecz z wyższego jakby piętra, nie tego czysto techniczno-organizacyjnego, to jest ta, tutaj w trybie głośnego myślenia, wykrzyknik, znak zapytania, wahanie w moim głosie, bo po tym, co Pani powiedziała i po kolejnym oglądzie de Bucha, jeszcze wrócę, de Buch Warnikowskiego jest rzeczą jak gdyby prostą, klarowną, przejrzystą, gdy chodzi o zestawienie z de Buchem filmowym. Dwa mocne momenty. Pierwsze, to jest de Buch, film de Buch jest przed Holokaustem, Warnikowski jest po Holokauście. Drugi punkt, tu jest sakrum i religijność w filmie Baszyńskiego. Sfera sakrum, jeśli nie zlikwidowana w przedstawieniu Warnikowskiego, Anskiego i tak jak Pani słusznie powiedziała, przez Hanny Kral, to jest przetworzona, przetransponowana na doświadczenie cywilizacyjne, które niekoniecznie musi się kojarzyć z religią i który, uwaga,
ten fragment, który myśmy tutaj pokazali nieprzypadkowo, który jest w jakimś stopniu, użyję wieloznacznego określenia, sprozaizowany. Państwo widzieli, że różnica między tym monologiem Cieleckiej, Magdaleny Cieleckiej, a jej rozmową z partnerem Togonera, która chyba tę scenę, jak oni wstają z łóżka, to jest rozmowa jakby rozmowa codzienna, sprozaizowana, na grunt powszechnego doświadczenia przeniesiona, a to nie są zaświaty i nie są duchy. To zostawiam na sekundę, bo to jest rzecz oczywista, ale warta podkreślenia. Natomiast ten wykrzyknik i znak zapytania, to wahanie, które mnie towarzyszy osobiście, płynie stąd, że ja się zastanawiam, czy przypadkiem te egzorcyzmy filmowe, z podkreśleniem słowa filmowe, mówię o filmie Waszyńskiego, czyli te egzorcyzmy nie są sprawą podwójnego tłumaczenia. Tak jak Pani powiedziała, że trzeba wbrew pozorom przetłumaczyć świat już zanikającej kultury wtedy, w 37 roku, na współczesnego odbiorcę w roku 37, i chyba słusznie Pani mówi o stratyfikacji publiczności, miejska publiczność tutaj musi ten film jakby złapać. A drugi, subtelniejsza rzecz, i ta walizka z podwójnym dnem, podwójne tłumaczenie, to jest sama natura tych egzorcyzmów. Mianowicie, ja spostrzegłem, że w gruncie rzeczy te egzorcyzmy żydowskie niewiele się różnią od egzorcyzmów katolickich. A to nieprawda. Bo rodowód dybuka w judaizmie jest inny. Mianowicie dybuk, o czym ja celowo, przepraszam Państwa, jeśli fabuła przysięga złożona i niedotrzymana przez ojca narzeczonej nie została dotrzymana i stąd cała ta historia w filmie, że to nie zawsze i niekoniecznie demon wykrzyknik. To może być zbłąkana dusza. Zbłąkana dusza, której trzeba okazać pomoc i która wymaga jak gdyby troskliwego spojrzenia. Nie chcę tu użyć niepasującego do sytuacji określenia, że będziemy negocjować z dybukiem, ale chodzi o to, że tutaj jest wyraźnie walka z demonem w tym filmie. Myślę, że wcale nie wykluczone, że z adresem do publiczności polskiej, bo przecież publiczność polska też oglądała te filmy, prawda? I wtedy gdyby to było w wersji soft, łagodnie i koncyliacyjnie, w trybie poszukiwania, zrozumienia, racjonalizacji, szczególnej dramaturgii, to byłoby po prostu niezrozumiałe. A tak, kiedy się wywołuje, mówię ci duchów, prawda, nieczysty, nie ma tego słowa nieczysty, ale tak my to rozumiemy, odejść stąd, to wtedy dla wszystkich jest to zrozumiałe, zwłaszcza, że oczywiście ta wersja mocna wypędzania demonów też w judaizmie istniała, ale zasadniczo egzorcyzmy katolickie tym się właśnie różniły od egzorcyzmów żydowskich. Tego tutaj w filmie nie ma, bo przypuszczam, że byłby niezrozumiały. Albo by uchodził Cadyk za fajcławę, prawda? Albo ten demon nie byłby taki groźny, nie balibyśmy się jako publiczność, ale w każdym razie to jest dość punkt szczególny. To Pan wspomniał dowód dybuka, natomiast co etymologia tego słowa, co się wiąże... Gdy chodzi o etymologię, to Pani coś powie, natomiast to chodzi o ducha wstępującego w ciało zmarłego czy zmarłych. I ten dybuk jest, jak się mówi w tej tradycji judaistycznej, poza przestrzenią i czasem. Dlatego jest tak trudny do jak gdyby do
jakby to powiedzieć, znowu w wersji mocnej, do wypędzenia, a w takiej bardzo zobiektywizowanej, nawet do zlokalizowania. Tutaj w filmie, na Boga, film, rok 1937, film popularny, to ten Dybuk po prostu mówi, a ja nie pójdę i koniec, a nie pójdę i basta. I nie ma, że tupie nogą i to słychać, prawda? Natomiast jego ta wędrówka kojarzy się ze złym losem, oczywiście też ze złymi czynami, bo tutaj nie chciałem Państwu zawracać głowy drugim wątkiem, który istnieje w filmie, oprócz niedotrzymania przysięgi przez ojca narzeczonej, danej przyjacielowi, że dzieci ich się pobiorą, ale bohatera tego, Hanena, dobrze mówię, to Hanen się nazywa ten bohater, wstępuje szatan, dlatego że ten jest przekonany, że może odzyskać szczęście i względy ukochanej, zbierając pieniądze. A to go jak gdyby tłumaczą mu, że nie tędy droga, on idzie zaparte właśnie tą fałszywą ścieżką i to jest drugi punkt, jak gdyby przybliżający katastrofę. Ale jest to nie tyle i nie tylko zło czynione przez ludzi, czytaj przez szatana, przez demona, ale jest nieszczęśliwy los człowieka. Jest nieudałość jakiegoś życiowego, jest krzywda doznana przez kogoś. Tutaj ta krzywda, nawet w fragmencie, który pokazywaliśmy, jest czytelna. Jest niesprawiedliwość, jest poczucie zawodu, rozgoryczenia, coś takiego, prawda? To znaczy, ja jeśli chodzi o etymologię, nie jestem już taka dobra, żeby panu podać. Natomiast może warto byłoby powiedzieć, że sztuka Jańskiego nie miała pierwotnie tytułu Dybuk, tylko Między światami, co bardziej nas naprowadza właśnie na to, co pan marszałek mówił, że jest to historia jest to dusza zawieszona między dwoma punktami, która się nie może ruszyć, w związku z tym wciela się w osobę. I może jeszcze warto powiedzieć, my jesteśmy, jest to dusza nieszczęśliwa, ale może być w prawie. To jest największy problem Dybuka. Czy ten narzeczony ma prawo czuć się pokrzywdzony? Czy on ma prawo? To jest bardzo ważne, takie podejście do ducha, nie tylko jako do demona, który atakuje, nawiedza, którego trzeba egzorcyzmować, ale bardzo ważne z punktu widzenia także judaistycznej teologii, czy ma prawo? Czy umowa, tutaj jest to rozpatrywanie umowy, czy można zawrzeć umowę, która wiąże dzieci, które jeszcze się nie urodziły. To jest bardzo typowy przejaw myślenia o świecie, o religii, a także o duchach. To nie jest zła dusza. Tak samo jeśli się ogląda, jakby jeśli się widzi tą interpretację Hanny Kral i Warlikowskiego, tam to jest to samo. Dybuk nie oznacza złego ducha. Dybuk może być zły, ale nie musi. Teraz była mowa, to chyba jest najważniejsze dla zrozumienia istoty Dybuka jako takiego, choć właśnie podejrzewam, że film wtedy oglądany, a nawet dziś oglądany film Waszyńskiego, tej wiedzy nie przekazuje, dlatego że to wygląda raczej na wypędzanie, odpędzanie demona, zresztą w majestacie religijnym oraz ten pani komentarz był o tyle ważny, że ten jak gdyby prawnicza formuła, dla której może sprawy nie mają się tak źle, jak w istocie rzeczy wyglądają, szukanie prawnego wyjścia z sytuacji, może być nieczytelna i dla naszego ucha brzmi dziwnie, co to za zakręte ścieżki. Tymczasem rzeczywiście ten element, o którym pani wspominała, jest bardzo ważny. Jeśli chodzi o kobiety i w ogóle o hasydyzm, to trzeba jeszcze pamiętać, że zdecydowanie były jak najdalsze od równouprawnienia kobiet. Kobiety no, nie były dopuszczane, no w ogóle w religii ortodoksyjnej żydowskiej kobiety nie są dopuszczane do takiej religijności związanej ze studiowaniem Tory. Natomiast między innymi czystość kobiety, taka jakby jest takie wytłumaczenie, część
część ortodoksyjnych Żydów uważa, że kobieta już nie musi studiować Toru, ponieważ jest bardziej uduchowiona, jest bliżej Boga. Jest też takie wytłumaczenie i między innymi to ją czyni też bardziej podatną na tego dybuka. Natomiast tutaj jakby ona jest niewinna i ta jej niewinność między innymi sprawia, że w tej historii ona może być sądzona przez tego rabina i że się wszyscy za nią stawiają. Tam jest pytanie, co takiego się stało, że jeśli, że robak wchodzi w jabłko, kiedy ono zaczyna gnić. To jest sugestia, że być może wina stoi po stronie dziewczyny. Może ona coś takiego zrobiła, że sobie na tego dybuka zasłużyła. Odpowiedź jest nie, to ja, ojciec, nie dopatrzyłem sprawy, zawarłem tą umowę, nie pomyślałem, bo nie chciałem ją złamać. Ale zdecydowanie jakbym ja bym tutaj nie dostrzegała jakiejś takiej emancypacji kobiet, mimo że rzeczywiście trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia religii judaistycznej w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo dużo zrobiono dlatego, żeby kobiety zacząć w końcu edukować i zacząć je w końcu dopuszczać do religii, ale na pewno nie w tych środowiskach. One zdecydowanie były bardzo, bardzo tradycyjne i zawsze i odłamy tych społeczności, które do dzisiaj żyją na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, na nas są bardzo, bardzo tradycyjne. Ja może jeszcze troszkę na sam koniec powiem, mianowicie coś o związkach polsko-żydowskich w ramach polskiej kinematografii, bo filmy w języku jidysz. Bardzo ciekawa i wzruszająca rzecz. Dużo się mówi, pisze się też, tylko że implicite w tekstach, to jest zdanie eksplicite oczywiście, o żydowskich producentach, tak, tandeciarzach. Po prostu założył wytwórnię, zrobił jakiś film, sprajtował, później następny się pojawił, albo on następną, mówiąc znowu współczesnym językiem, hałę zrobił. Dwa nazwiska żydowskich reżyserów z okresu międzywojnia, Waszyński, ten z naszego filmu, i najwybitniejszy polski reżyser okresu międzywojennego, autor Młodego Lasu, Dziewcząt z Nowolipek, Józef Lejtes, obaj w czołówce filmowej generała Andersa. Waszyńskiemu zawdzięczamy wszystkie dokumentalne sceny z wizyt generałów Soskowskiego, Sikorskiego i różnych tych uroczystości wojskowych, również jakiś fragment walk o Monte Cassino i to samo Lejtes. Obaj pracowali w tym samym, Lejtes wcześniej, Waszyński później, z tym, że Waszyński hierarchicznie wyżej, dlatego że ten miał tylko strzelców karpackich, a ten był w ogóle szefem czołówki frontowej. I oni zapisali, to są bezcenne zupełnie znaleziska, im to zawdzięczamy, przy czym Lejtes, to konsekwentna jego droga, mimo że tutaj nie wchodzę w to, bo też wcale nie usłana żadnymi różami, a tym bardziej oznaczeniami państwowymi, zaczynał jako młody chłopak od ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Czyli to byli ludzie nie bardzo w nurt tego polskiego kina wpisani i insiderzy tego kina, a nie outsiderzy. Warto o tym pamiętać. Dziękujemy bardzo.